Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Maurycy Wilk, a jest ze mną jak zwykle współprowadzący Wojtek Kasprzak-Ragnar Dzień dobry, Widowskich. oraz facet, który lubi się, wyobraźcie sobie, z cyklu Znani i Lubiani przebierać. Przedstawiam wam, moi drodzy, Kondzio Playera. Cześć, Konrad. Witam wszystkich serdecznie, dzięki za zaproszenie. Słuchaj, Konrad, od razu zacznę od tego pierwszego pytania, które zawsze ciśnie mi się na usta, odkąd i Uf. zobaczyłem cię lat temu, bodajże 6, 7, jakoś tak to było. Słuchaj, ty się lubisz przebierać. No, nawet nie było to takim zamysłem, ci powiem, ale to wyszło w trakcie tego mojego kanału, bo to już 6 lat, teraz widzę, że nawet 2014, założenie tego kanału. No i na początku nie miało to tak wyglądać, co ciekawe. Nagrywałem takie zwykłe gameplaye, wiecie, takie bez kamerki, takie pokazowe, powiedzmy. I później no, doszła ta kamerka i mówię, to dobra, to jak ja mam w ogóle wyglądać na tej kamerce, nie? Była to FIFA. Dobra, zakładam koszulkę piłkarską, spoko, pierwszy odcinek. Jeśli ktoś dotrze do tego odcinka, to naprawdę będziecie mieć tam niezłą bekę, ale no różni się to od tego nawet, co teraz słyszycie. Później Shadow of Mordor, pierwszy odcinek. Co by się tu przebrać? Przecież tu jak bohater w ogóle nie wygląda jak ja, nie mam żadnego jakiegoś przebrania. No dobra, wyczarowałem tam jakąś perukę z Allegro, tu jakiś kożuch, no i spoko. I to jest pierwsza seria, która taka była z przebieranką. A co mnie w ogóle skłoniło do tego, żeby tak się przebierać? Nie wiem, czy kojarzycie, recenzent zagraniczny Angry Joe, kto kojarzy? Znam, śledzę i oglądam, bardzo fajny. On tak na recenzjach, wiadomo, tam się przebierał, nie zawsze był całą recenzję w tej jakby przebierance, w tym cosplayu, ale to takie było na luzie, tak myślę, no trzeba by nie spróbować, tutaj na naszym rynku nic się takiego nie dzieje, te gameplaye wszystkie takie na jedno kopyto, nie obrażając nikogo, ale tak one wyglądały. No i dobra, spróbowałem, kanał miał może, nie wiem, ze 100 subów, 200 subów, nikt za bardzo tego nie widział, no to lecimy kolejną serię, były tam jakieś Dark Soulsy, Tomb Raidery, później już nawet chyba GTA weszło. No, do 1000 dobiliśmy, też nie było jakiegoś większego echa. Myślę, że takie pierwsze duże boom było dopiero do naszego Wiedźmina, Wiedźmina 3 rodzimego. I to też, co ciekawe, nie od razu na premierę. Był ten cały strój, też peruka, wszystko było. Ale to dopiero jak już przeszedłem grę, co ciekawe. Taki mały kanał, no to jeszcze też nie było co tam odkrywać, ale no to się zaczęło tak rozwijać, no i mówię, chyba będziemy ciągnąć temat i tak do dnia dzisiejszego te 6 lat staram się w każdej serii przebierać i to w sumie za sprawą właśnie Angry Joe i tego, że trochę chciałem zmienić no ten rynek, powiedzmy tam let's playowy w Polsce, żeby coś tam urozmaicić, coś tam pozmieniać. To się udało, to już nie mnie oceniać, ale myślę, że jakąś tam cegiełkę dokładam do tego wszystkiego. No wiesz, ja tutaj się od razu wtrącę się, Wilku. Wilku, daj mi coś powiedzieć, bo ty jesteś taka gaduła, że po prostu zagadasz. No cegiełkę bym powiedział, że położyłeś więcej, posłuchaj, postawiłeś całą ścianę prawdopodobnie zamiast jednej cegiełki, bo nie masz jakiegokolwiek konkurenta w tej dziedzinie prawdopodobnie na YouTube z tych, których przynajmniej ja kojarzę albo widziałem. Jest to absolutnie unikalne. Jest to możliwe, ale co ciekawe też na zagranicznym nie widziałem takich osób, które by całe serie prowadziły w tym tonie. No nie jest to łatwe, ale mi już to weszło w krew i to zostanie raczej na no długo. No właśnie, a powiedziałeś, że wiesz, założyłeś tam kożuch, perukę, i, ale wiesz co, takie od razu mi się ciśnie na usta pytanie. Jezus Maria, jak w takim razie z komfortem grania? Nagrywałeś w zimę na dworzu przez otwartym oknem i opowiedz o tym. U mnie jeszcze w domu rodzinnym, bo to było w Jarocinie w domu rodzinnym, to tam na dole jest no 20 stopni, bo to był na dole pokój. Ale na przykład jak tutaj już się przeprowadziłem do Krakowa, to w tamtym mieszkaniu mieliśmy jakieś, nie wiem, latem to 40, 30. No to w masce Vadera było ciekawie, nie? To tak 10 minut wytrzymywałem i dobra, pas. Ale wiesz, dla takiego, no nie wiem, fanu też dla widzów i
dla takiego wczucia się w klimat, no to te cosplaye naprawdę dużo robią. Zwłaszcza teraz na przykład na God of Warze. Wszystko, malowanie, full setting, no i się bawimy, nie? No to jest takie, nie wiem, teraz jest bardzo to ciekawe, jak są jakieś premiery już na przykład teraz Cyberpunka, czy nawet The Last of Us Ghost of Tsushima, no to już tam pół roku wcześniej obmyślam, co tam będzie trzeba zrobić, nie? Więc od takiego bieda cosplayu coś tam ulepszam cały czas, nie? No właśnie, to ja się bardzo śmiałem z tego, jak wymyśliłeś nazwę na te swoje przebieranie. Bieda cosplay, słuchajcie, zapamiętajcie wszyscy. Bieda cosplay, to jest bieda cosplay i nie porównujcie do cosplayerów, to zupełnie inna liga. Tak, pamiętajcie, to jest znak zastrzeżony, pod którym posługuje się i nasz tutaj kolega, gość specjalny podcastu Konjo Player. Słuchaj, powiedz mi, a to droga taka impreza jest, czy ile ci kosztuje takie przebranie średnio? Bo przecież musisz zainwestować. Szczerze, to nie było jeszcze jakiegoś takiego bardzo, bardzo drogiego, bo to wszystko z materiałów, które mam dostępne, coś tam się kupi, jakieś maski, wiadomo, nie? Coś tam się zawsze kupi, wszystkiego nie zrobię. Co ciekawe, po 6 latach, teraz dopiero to się tak rozwija i myślę, że tak na Cyberpunka to będzie dopiero cosplay, nie? A no, takie to rzeczy, to tam jest no, stówka, parę stówek, nie? Zawsze się tam na te stroje wyda, nie? Nie są kokosy, nie? Będziemy na to czekać z wielką niecierpliwością, Konradzie, w takim razie. Słuchaj, bo z przecieków, które wiem na twój temat, wynika, że jesteś zaręczony, jest to narzeczona. Ona też cię zmusza, żebyś się przebierał? Nie, to my się poznaliśmy. W sumie, no, przez internet się poznaliśmy, ale no, wcześniej już miałem kanał, co ciekawe, chyba z rok albo dwa, ale no ten Wiedźmin połączył i już teraz w Krakowie, nie w Jarocinie. A, czyli połączył was Wiedźmin. To ciekawe w tym momencie. No. Pamiętać. Wojtku, no, Wiedźmin to taki standardowy, myślę, że na kanale. No teraz nic się tam nie dzieje w grach, ale no będzie się działo jeszcze na pewno. Mhm. Jeżeli mogę teraz właśnie zadać pytanie, to chętnie bym z tego skorzystał. Słuchaj, powiedziałeś, że będziesz się przygotowywał do tego Cyberpunka. Ja tak troszeczkę, może nie jestem dziennikarzem, ale wcielę się w takiego troszeczkę dziennikarza, bo już dałeś mi tą kiełbasę, to pociągnę ją dalej. Słuchaj, a jak to w takim razie będzie wyglądać? Jaki masz zamysł? Jaki masz pomysł? No, to jest chyba najfajniejsze i ciekawsze na razie. Wiesz co, zwykle jest to jakiś, no, ten główny bohater zwykle z okładki, powiedzmy, czyli będzie ta kurtka, ta brązowa z tym takim kołnierzem. No, czy jakieś tam malowanie na twarzy, to zobaczymy, ale głównie ta kurtka, myślę, że zrobi wrażenie i robotę, nie? A zamierzasz używać jakichś utensyliów kuchennych jako implantów? O kurde, no to pomysł muszę zapisać. Wiesz, no, na przykład jakiś tam dodatkowo jeszcze takie cyber wszczepy sobie zrobić w międzyczasie, no. I nawet pokazać operację, prawda? Do tego można zawsze użyć mielonego mięsa, pokrwawić twarz i zobaczcie, teraz sobie wszczepiam na przykład baterię R24. Dobrze mówię? R24 chyba jest, tak? R20? R20. 20 też jest, no. Ty słuchaj, ale na przykład coś takiego z plasteliny, że faktycznie on ma namalowane gdzieś powiedzmy z boku głowy, czy z takiego. Jakby, nie wiem, plastycznego silikonu to bardziej się używa do tych celów, a następnie, że faktycznie masz tam takie miejscówki na baterię i nagle przed widzami, przepraszam, muszę naładować baterię i wkładasz sobie tą baterię albo wyjmujesz, to po prostu kosmos moim zdaniem. Że, kurczę, były jakieś takie, na pewno były takie rekwizyty, które, kurczę, jakoś tam integrowały, ale teraz sobie nie przypomnę, ale na pewno coś takiego było, że jakiś tam rekwizyt, bohater coś tam robi w grze, no to ja też robię, nie? Takie rzeczy też się zdarzały, na przykład teraz mam latarkę do The Last of Us, taką, nie wiem jak ona jest, taka pozioma, pionowa, taka zagięta i też będę, jak będzie włączał, to też będę włączał. I będę świecił w kamerę zanim, no, żeby tak, mnie tak, zobaczyć. Wiesz, ja nawet mam pomysł na kolejny podcast z tobą. Słuchaj, zrobimy coś takiego. Ragnar z Wilkiem przebierają Kondzia. Wojtek, chcesz być garderobianą? Nie, wiesz co, zawsze żona mi mówi, że mam totalne bezguście, jeżeli idzie o ubiór i ubieram je sama. Nie. Wiecie, co jest najciekawsze? To jeszcze wam dopowiem, że w ogóle nie myślałem, że taką bym miał zajawkę, nie? W ogóle nie myślałem. To tak wyszło w sumie spontanicznie, nie? A nagrywam sobie te gameplaye i co dalej w tych gameplayach, nie? Czy coś zmienić, czy ulepszać? No jest tego mnóstwo na YouTubie, no to czym w ogóle się tu wyróżnić, nie? No ciężka sprawa. A to tak poszło, spodobało się później ludziom, jak już po czasie odkryli, że w ogóle taki ktoś istnieje. No i super, nie? Ja mam do ciebie pytanie w takim razie, słuchaj Konrad, czy na przykład jak spotykasz się z fanami, a spotykasz się przecież na różnego rodzaju eventach, prawda, typu Pyrkon,
i tak dalej. Czy oni nie oczekują od tego, że przyjdziesz na przykład przebrany za jakąś postać z gry? W sumie to na takich nie, ale mamy takie spotkania z lot fanów Wiedźmina, w tym roku jest odwołany to z powodów wiadomych, ale mamy z lot fanów Wiedźmina, gdzie się tam wszyscy muszą przebrać i jesteśmy w takim całym, tam 40-30 parę osób, wszyscy przebrani po wiedźmińsko i wtedy nikt nie pyta. Wszyscy są przebrani, nie? Także takie inicjatywy też robimy. A na zwykłych to nie, to jestem po prostu cywilu, nie? Wyobraźcie sobie taką sytuację, jeżeli wchodzicie wszyscy do 30 parę osób do autobusu, każdy z mieczami do pleców, jakieś blizny na twarzy i ta biedna babcia, która siedzi po środku. Topory, wszystko. Tam były nawet repliki ostatnio tych mieczy z Wiedźmina, z tego serialu, więc super. Ale słuchajcie, był taki numer, nawet w okolicy Olsztyna, nie wiem, akurat to mi opowiadał kolega, który się specjalizuje w ESG. Grupa jakaś tam olsztyńska, tutaj od razu pozdrawiamy, jeżeli nas ktoś z tej grupy słucha, że był taki przypadek, w której faktycznie oni poprzebierali się za oddziały specjalne, z maskowaniem typowo leśnym i bronią zarówno krótką, jak i długą. No i była taka sytuacja, w której jakiś grzybiarz przyleciał do lasu sobie, zaparkował samochodem, nagle wszedł do lasu, idzie kilka kroków, podnosi pierwszego grzybka i ku jego przerażeniu nagle ożył krzak, który obok niego stał. Kurde, i to był przebrany goście. Tak, i krzak zapytał, która godzina. Facet z baranią, nie? Widzi uzbrojonego kolesia w kostiumie pełnym, tak naprawdę pełnym rynsztunku. A dodatkowo za chwilę odżywa jakieś pół drzewa, które stało i którego też się w ogóle nie był świadomy. A w momencie, gdy się obrócił, okazało się, że pół lasu już do niego idzie. Więc wiecie. Kurde. Słuchajcie, facet spanikował i normalnie chciał stąd uciekać. On nie wiedział, czy to Niemcy atakują, czy ktokolwiek innego, bo był jeszcze starszy. Ale podobno jazda była z nim naprawdę, naprawdę przednia. Jestem właśnie ciekawy, czy na przykład jak się nagrywa, bo są takie rzeczy jak larpy, prawda? Nie wiem, Kondzio, uczestniczysz w larpach? Tak, wiem. No właśnie. No nie, ale no, taki mamy ten zlot dosyć podobny nawet, ale no nie aż taki larp. No jest. I ponownie, olsztyńska tutaj grupa też fantastyki. Często organizuje różnego rodzaju larpy w uniwersum postapokaliptycznym Stalkera albo w Vampira. No i faktycznie też, słuchaj, cała gama postaci, cała plejada osób poprzebieranych, gania po lasach, mają tam nawet jakieś zainstalowane aplikacje. Wiem, że Mareń właśnie tutaj, Wilku, ty go kojarzysz też dobrze, tworzył jakąś aplikację dla nich, która umożliwia poruszanie się w formie GPS-u i mają tam jakieś znaczniki na tej mapie GPS-owej, a następnie mogą dzięki temu wyznaczać sobie różnego rodzaju zadania. No świetna zabawa. Czy coś takiego planujesz na przykład robić kiedyś w przyszłości, chociażby ze swoimi widzami, albo uczestniczyć sam jako jeden z członków? Myślę, że na razie ten właśnie zlot, ale no teraz jest mała przerwa, więc rok mamy jakby z głowy, ale no to się może się rozwinąć w tą stronę, no też nie chcemy jakichś bardzo dużych tych imprez, to jest takie kameralne, tam ogniska, mamy różne turnieje i tak dalej, więc na razie chyba tyle, ale może kiedyś właśnie bym wziął udział, zobaczyć chociaż, jak to tam wygląda, nie? Też by było fajnie. Ja mam pytanie. Zejdźmy na razie z tematu, słuchajcie, przebierania się, do niego pewnie jeszcze wrócimy. O, dobra, no. A jeszcze, ja napomknę, bo narzeczona mówi, że był Gaunter od IM, miałem tą łyżkę i jabłko i wszystko się działo na odcinkach, no to też było. W dodatku serce z kamienia, albo przebrane za Gaunter od IM. Tak, tak, tu sobie jabłko jadłem, łyżka tam była, wszystko było. Czyli byłeś typowym złolem, który, kurde, był i czarnym charakterem. Słuchaj, moje pytanie jest inne. Powiedz mi, Konrad, jak to wygląda u ciebie, bo generalnie rzecz biorąc, na początku, jak zaczynamy tworzyć gdzieś na YouTubie, zaczyna się od jakiejś inspiracji, tak? To już nie mówię o przebieraniu, ale czy ty miałeś cel, będę YouTuberem w tym 2013 roku, będę na tym zarabiał, będę z tego żył, będę po prostu ogrywał gry, będę robił materiały. Skąd to się u ciebie wzięło? Jak to wyglądało? No to zaczęło się tak, że była, powiedzmy, taka chwila w życiu, można powiedzieć, że miałem chwilę taką wolną, chwilę spokoju. No i tam zacząłem nadrabiać sobie gierki, bo też kilka lat, powiedzmy, jak tam się już pracowało po liceum, jeszcze w liceum, no to miałem takie, powiedzmy, bez grania. Dużo się wtedy robiło. No i nadrabiałem sobie te gierki. No sporo tam ograłem, zacząłem od Dark Soulsów też, a później wrzucać te gameplaye. No i to wyglądało tak, że chyba raczej to nie będę takim youtuberem, żeby to zarabiać z tego, nie będę taki duży, bo tu ludzie jakieś miliony już mają,
nawet nie ma co startować. No ale tak wrzucałem, spodobało mi się. Wiadomo, że najpierw to się nie zarabia, przez chyba rok nawet nie miałem zarabiania włączonego, bo to nawet nie ma po co. No ale jak już później to doszło do takich jakichś tam liczb, no to czemu nie, pociągnąłem temat, później zaczęła się tam taka współpraca jeszcze z Golem, dzięki Dark Soulsom chyba 2, tak? Co ciekawe, miałem kanał bardzo mały, ale jakoś tam się odnalazłem i była taka mała współpraca, więc mówię, no, coś tam może się na tych grach da zarobić, no ale to już później też lawinowo poszło i były już takie etapy, gdzie no, spokojnie można było z tego jakby no, żyć, robić to na full, nie? Więc trochę to trwało, ale teraz już robię tylko to i streamuję i różne takie rzeczy okołogrowe i da się z tego po prostu wyżyć, nie? No i teraz takie pytanie od razu towarzyszące, a później oddam głos Wojtkowi. Słuchaj, zamierzasz być youtuberem do końca życia? W taki sposób, że no to jest twój jakby już kierunek, twoja pasja, no bo to musi być pasja, ogrywanie gier. Gry trzeba kochać, rozumieć, wiedzieć coś o nich. No tak, tak, to w ogóle to jest podstawa wszystkiego, nie? Ale później no to się już taki robi, no niby biznes, ale też musi być cały czas ta pasja, bo jeśli tego się nie ma i się też to straci, no to od razu wszystko idzie w dół, nie? Więc to musi cały czas być. Ale czy będę do końca życia? No teraz nie chciałbym tego na pewno odpuszczać, jak już tak się rozwinęło, więc na najbliższe x lat raczej to będzie moja praca, nie? Tak myślę, jeśli nic się nie stanie, nic tam, nie wiem, zdrowotnie albo w inny sposób nic się nie posypie, to na razie plany są takie, żeby to dalej robić. A jakieś pomysły związane z rozwojem kanału poza let's playami i streamami, które wiem, że też prowadzisz? Kurczę, gdyby doba była dłuższa, to bym mógł coś jeszcze wdrożyć, ale na chwilę obecną, to jeśli jest taki dzień no, normalnej pracy, to jest po 10-12, wczoraj tam z 12 godzin spokojnie się robi, nie? Więc nie wiem, co bym mógł jeszcze wdrożyć i kiedy, nie? Na chwilę obecną, ale na pewno mógłbym tą formułę jakoś zmienić. Niemniej, no, na teraz po prostu robię to, co jest i ulepszam ile mogę, to bardziej pod względem też technicznym. Okay, także na razie jest jak jest i jest w porządku, też nie narzekam jakoś bardzo i jest co robić, to na pewno. Oddajemy Ragnarowi głos w takim razie. Wojtku, twoje pytania. Wiesz co, ja ci podziwiam w takim razie, tylko 10-12 godzin, no zazdroszczę. Chciałbym móc poświęcić powiedzmy tyle czasu na... No to już full etat, po prostu nie możesz innej pracy wtedy mieć. Nie? No właśnie, słuchaj. Nie da się tego pogodzić. Bo my sobie tutaj z Wilkiem jeszcze wcześniej rozmawialiśmy, także on by się chciał skoncentrować na tych pytaniach typowo dotyczące ciebie i twojego kanału, twojej twórczości. Ja natomiast chciałbym bardziej się zagłębić w twoją osobę. Słuchaj, a jak w takim razie na tak dużą ilość czasu twoja przyszła rodzina, twoja narzeczona? Znaczy to jest tak, że ja na przykład... Powiem szczerze, teraz takich dni pracy mam tak 4, niekiedy 5, ale też nie robię codziennie, nie? Więc ja sobie robię tam 10-12, później robię sobie przerwę i myślę, że więcej nawet czasu jest tego wolnego. Teoretycznie, bo to YouTube jest taki troszkę dziwny, że cały czas jakby jesteś w tej pracy, nie? To jest chyba i fajne, i niefajne, bo niekiedy chciałbyś to odciąć. Nie jest to zawsze możliwe, jak się dzieją też premierowe rzeczy. No to trzeba być w tym jakby trybie pracy, ale no myślę, że nie chcę tutaj porównywać, ale myślę, że dla przeciętnej osoby to też mam bardzo podobną ilość czasu, może nawet większą. Też mogę sobie elastycznie to wszystko dobrać, nie? Kiedyś tam przycisnąć 10, tu mogę sobie zrobić wolne i tak to jakoś przeplatać, bo też jeśli Asia na przykład, moja narzeczona ma wolne, to ja się też staram mieć wolne i to też że jest dosyć zdrowe. No coś powiem już z doświadczenia, że najlepiej jest właśnie tak sobie zrobić, że podzielisz jednak ten czas, bo później, no powiem ci tak, kobiety potrafią powiedzieć ci, że tak, oczywiście, no nie ma sprawy, możesz iść nagrywać, jest wszystko fajnie, ale później, och, to będzie dopiero się działo, nie? Ten wzrok, ten... Wiesz, no po pierwsze w tych, jakie lata mamy, powiedzmy w tym wieku, no to albo to jest twoja praca, albo no... Albo jest kiepsko, nie? No tak wygląda, bo gdybym miał inną pracę, to oczywiście, że nie mógłbym tyle poświęcić na YouTube'a i na streamowanie.
No, no to nie jest możliwe. No ja sam ci powiem, że sam jestem akurat w trakcie akurat zmieniania pracy, więc tak czy siak będę musiał to jakoś pogodzić, tak samo jak wrócę powiedzmy do tej 16 z roboty i jeszcze pociągnę 3 serie na raz, bo faktycznie są zobowiązania, obiecało się ludziom, obiecało się całej publiczności, trzeba to prawda, trzeba to no, sprostać temu wyzwaniu. Więc będę musiał, będę tutaj stał na pewno przed trudnym wyzwaniem. Dlatego... Powiem ci szczerze, ja w życiu bym teraz na przykład sobie nie dołożył praktycznie nic, nie? Bo i tak muszę mieć ten czas wolny i tak chcę go spędzać razem i no, nie dołożyłbym nic, no bym musiał zrezygnować. Tak samo były nawet zlecenia dla Gola, ale też musiałem zrezygnować, bo no ileś tam czasu trzeba poświęcić i tyle, nie? I słuchaj, to główne moje pytanie, które chciałem ci zadać, bo zawsze nagrywasz tak naprawdę te nowości, prawda? Rzeczy, które ukazują się na teraz, na już. Bierzesz tak, udział, tak, ja to nazywam tak troszeczkę w wyścigu szczurów. No ja się zgadzam z tym określeniem. No. Ale tak naprawdę, czy czasem nie wolałbyś zwolnić? Przedstawić czegoś, co jest starsze, nie wiem, ma 10-15 lat, zagrać to w dzieciństwie, masz sentyment do tego, chciałbyś to zobaczyć, no. Chciałbyś to pokazać innym, zobacz, to jest po prostu zajebiste. Nie ma czegoś super takiego? Super pytanie i powiem ci szczerze, że ostatnie nie wiem, 2-3 lata to właśnie byłem w takim trybie, co ciekawe. Może wy widzicie takie serie też teraz nowsze, bo teraz wróciłem powiedzmy w tym roku, ale no 3 ostatnie lata, może 2 to ja grałem sobie w Gwinta, na spokojnie, żadnych premier, nic mówię. Ludzie mają gry jakieś, nie wiem skąd, ale mieli tydzień, dwa tygodnie przed premierą, wrzucają bez embargo, spoko, nie? A ty tu dostajesz na przykład na PC-cie dzień premiery, o kurde, jeszcze nie odblokowany, a tam już, wiecie, ktoś tam 20 odcinków wrzuca. No i frustrujące to było oczywiście, więc dałem sobie spokój na jakieś 2 lata, ale no teraz głód poczułem i no jestem w tym trybie gier, które mnie interesują oczywiście, nie tak na siłę, że a jest ta premiera, to ja muszę nagrać, tylko to, co rzeczywiście mnie tam jara w danym momencie, nie? Więc akurat się trafia, że są to fajne gry, ale też na przykład teraz mam PS4, ogrywam sobie stare gry, no stare, no mają 3 lata, ale stare, nie są na teraz. Ale tak takim konikiem no moim, który też na streamie jest cały czas, no ten Gwint, to nie jest w ogóle jakaś popularna gra. Ja sobie gram w Winta już tam jakieś 1000 godzin. No i super, nie? I tam jest to community myślę, że takie zwarte wokół tego tematu. Więc no tam dwie strony medalu poruszyłem na pewno i ten wyścig szczurów jest męczący, to wam szczerze powiem. Najlepiej by było, gdyby się tak spokojnie dało z jakichś tam starych gierek, żeby też ten kanał rósł, no nie był w takiej stagnacji też, nie? Bo to jeśli chce się to robić na maksa, no to robimy na maksa. Albo no tak odstawiamy na boczny tor i tak dorywczo, nie? Czyli być może twoi fani w przyszłości mogą spodziewać się, Konradzie, jakichś retro powrotów, retro gier i tytułów. No, był na kanale na przykład Tenchu, moje ulubione z dzieciństwa, był Tekken. Aha. Mario Brosy też były, wszystko było. Także no, jak jest chwila, to ja wracam. Duży szacun za to, zwłaszcza za Mario, bo ja kochałem Mario, pamiętam początki. Mario Bros, nie wiem czy widziałeś, z lat 90. No też chyba widziałem, ale to no, taki był jeszcze śmiechowy na tamte czasy, nie? No wtedy był śmiechowy, teraz go wszyscy krytykują, że całkiem i nieudana adaptacja, ale to trudno. Słuchaj, no ale ty jak mówiłeś, grasz premierę, a takie inspiracje twoje growe, w jaki typ gier tak naprawdę lubi grać Konrad? To jest fajne pytanie. Przygodówki, to, akcja, gotowe. Takim chyba ulubionym typem to jest gra akcji albo RPG akcji z trzeciej osoby i to jest idealna gra. Można porównać do, nie wiem, właśnie do God of War'a, do Wieśka, do The Last of Us, do tego nowego Jedi'a, do Dark Souls'ów, Sekiro, to są idealne gry, po prostu. Tylko mi taką gierkę dać i wystarczy. Ty też w takim razie jesteś takim trochę graczem souls-like'owym, tak? Czyli lubisz Souls'y lubię, zdecydowanie. Rozumiem, że Ghost of Tsushima też będziesz grał i czekasz i przebierasz nogami. Tak jest i już mam obmyślony strój. Widzowie nie wiedzą jeszcze. Pijanego mistrza? No, taki no. Trochę pijany mistrz będzie. To będzie mop na głowę,
jakaś ratanowa powłoka O, na ramiona, to jest dobre słowo, to jest dobre słowo. Żeby zrobić fragmenty pancerza. Trzeba się profesjonalizować, to będzie może ładny, może nie, zobaczymy. Ważne, żeby był stylizowany. Okej, okay, to jeszcze kolejne pytanie w takim razie. Czy masz jakieś takie historie z grami z cyklu pierwsza konsola? Bo mówiłeś o tym, że lubiłeś grać w Mario Bros. Kiedyś, jeżeli chodzi o swoje początki, jako młody dzieciak jeszcze prawdopodobnie wtedy, tak podejrzewam. A takie ukochane gry z dzieciństwa. Pamiętasz swoją pierwszą grę w ogóle? No to jakbyśmy mieli taki dodatkowy podcast na 3 godziny, to byśmy pogadali. Ale no, na szybko. Moja pierwsza konsola to Pegasus. Ja rocznik jestem 91, więc tam 4 lata się miało, może 5. No i Mario. Mario, później Contra, który się za Chiny nie udało przejść na 3 życiach. Były jeszcze ta fantastyczna 4, Robin Hood, Dizzy. Tam był dużo się w piłkę też grało, w te sokery różne. Boomerang Kid, cały czas to śpiewam jeszcze do teraz, to ci opowiadałem o Maurycy wcześniej. No i później już, ile to tam minęło? Pewnie z rok, dwa minęło i już wtedy PlayStation wychodziło pierwsze, więc tak najwięcej się zagrało na pierwszym PlayStation. Właśnie w tęczu, właśnie w Tekeny, różne bijatyki. Wtedy taki, nie wiem, był jakiś hype po prostu na te wszystkie bijatyki. Później były te maszyny na stacjach, też się chodziło, jak już się tam miało parę lat. Pamiętam, że ja miałem chyba 6 albo 7, jak się grało w pierwsze tęczu i dla mnie to było straszne. To była zwykła gra o ninjach, ale dla mnie to było straszne. Matuchno! Buzię widzę w tym tęczu! I brat albo kumpel musiał grać, bo ja bym nie dał rady, ja tylko oglądałem. Więc... No, super, super historia, ale w Tekena, czy tam właśnie w takie rzeczy, to chyba jakieś 1000 godzin, jakby to policzyć. PS2, PS... No 3 mnie ominęło, ale do kumpla się chodziło i teraz PS4. Ja pamiętam, że jak były automaty z grami, słuchajcie, gdzie się wrzucało złotówka, no. Nie pamiętam całościowo, to podbierałem rodzicom, bo nawet w latach 80. były, słuchajcie. W 81 roku albo drugim nie, może później trochę, może to było parę lat później, może to był 5. rok, 85. Podbierałem rodzicom, słuchajcie, z portmonetki jakieś drobniaki cały czas, tylko po to, żeby pograć w jakąś super genialną grę, zajebistą, która gdzieś tam wychodziła i pamiętam, że potrafiłem tam spędzić nawet 5 godzin w takim miejscu, naprawdę. No ja pamiętam, że u nas na stacji, na dworcu to był właśnie Tekken 3 już w tych czasach, no to wypas totalny i tam pieniążki na hardzie się tak wrzucało, że to nieporozumienie jakieś, tam się ginęło od razu. Ale wiecie co, ja powiem wam, że miałem identycznie, bo na przykład jak jechałem z rodzicami gdzieś nad jezioro albo nad morze, no to gdzie był Wojtek? Wojtek był w jakiejś obleśnej, nie wiem, co to były wagony, jakieś takie mini kanciapy, gdzie stały te automaty z jakimiś arcade'ami, faktycznie Mortal Kombat 2 wtedy było trochę na topie. No i przepuszczałem dużo tych pieniążków drobnych przepuszczałem na żetony i faktycznie potrafiłem tak samo jak w Wilku siedzieć tam godzinami. To było coś, wiecie, brakuje mi trochę takich czasów, że no, było takie miejsce, były na przykład kafejki internetowe, gdzieś chodziło z kumplami. Kafejki, no i też były normalne, nie wiem, się brało kompa, brało się 4 chłopa i się do domu tam robiło turnieje, a teraz no wszystko online, nie? My mieliśmy nawet taki motyw, że jeszcze w szkole chyba gimnazjalnej mieliśmy zajęcia na parterze i słuchaj, Kondzio, otworzyliśmy okno gdzieś tam z tyłu i nagle 8 osób wyszło sobie przez okno i poszło do najbliższej kafejki internetowej i tłukliśmy w tego. To nie był CS wtedy? Choć nie, chyba w CS-a 1.6. Chyba w CS-a, no. No CS był na topie wtedy. Taka jedyna gra. Choć zdarzało. Jeszcze Quake'i albo Unreal'e. Choć powiem, że zdarzało nam się jeszcze w Red Alert'a. Bo Red Alert też był dostępny wtedy. 2 zwłaszcza. Ta druga część taka kultowa. A później, jeżeli się zebrała też ekipa, to chodziliśmy na Warcrafta 3, tylko Warcrafta 3 chyba trzeba było instalować z piratów, a później odinstalować. No. Więc wtedy miałeś... to piraty to no normalna właśnie. Rzecz. No. Miałeś takie podobne przygody? Znaczy, no, z piratami czy ogólnie z grami? Nie, no właśnie, wiesz, z dzieciństwem, z takim właśnie wyłażeniem ze znajomymi. Opowiedz nam trochę o tym. No to u nas bardzo często mieliśmy takie osiedle tam poza miastem i bardzo często, nie wiem, gromadziliśmy 6-8 osób do jednej chałupy i gramy sobie, nie wiem, cały dzień jakiś turniej w
PES-a albo w FIFA, co tam wtedy było i no i tak to myślę, że nawet spędzaliśmy. Po kafejkach też, ale myślę, że tak bardziej domowo. To było najlepsze, że można tam przy jednym kompie sobie pograć w jakąś grę. Teraz praktycznie nowości nie ma takich, nie? Żeby sobie na jednej kanapie pograć na dwa pady. Wszystko jest online albo na jednego. Także trochę takich gier brakuje, ale no inne czasy, wiadomo. Maćku, twoje pytanie? Tam cały czas, jak opowiadacie swoje początki, ja wprawdzie jestem ciutkę starszy, nawet dosyć dużo. Jak dzięki Konrad za te westchnienie. To będzie długie w takim razie. Nie będzie długie. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, rozmawiałem, bo tutaj zrobiłem, że tak powiem, sobie na szybko i pozbierałem informacje o Konradzie, trochę z nim porozmawiałem. Otóż Kondziu jest zagorzałym fanem i uniwersum Star Wars. No, tak, drugie uniwersum obok Wiedźmina. To Millennium, słuchaj, powiedz mi. Ja mam tutaj przy sobie, teraz dzierżę miecz świetny z ostatniej gry Jedi Fallen Order. Zawsze patrzę, mam przy biurku. Jest rekwizyt, ale Sokoła nie mam, co ciekawe, chyba że Stazosów, no to może. Ale która strona mocy, ta biała czy ta ciemna, słuchaj? Kurczę, kibicowałem zawsze tej jasnej, ale byłem tak jakby za tą ciemną, no. Zawsze tych złych lubiłem, no. Co to dużo gada. Dobry wybór, słuchaj, to jesteś we właściwym miejscu dzisiaj, naprawdę. Z całą ciekawością. A Star Wars skąd się wziął? To się, jak rozumiem, na pewno od filmu, prawda? Od tej pierwszej trylogii. No, Star Warsy to jednak już przed grami, przed wszystkim, nawet nie wiedziałem, że później będą gry ze Star Wars, ale po prostu filmy, no. Nie wiem, kiedy obejrzałem, ale pewnie się miało 4-5 lat. I telewizje już leciały wtedy. Okej, okay, a powiedz mi, jak oceniasz w takim razie ostatnie Fallen Order? Bo mieliśmy tych gier troszeczkę tak. Mhm. Wszyscy pamiętamy doskonale KOTOR, pierwszą i drugą część, no. Która w 2000 roku. No i później było długo, długo nic. Generalnie poza bodajże tym multiplayerem, on się nazywał... Battlefrontem, nie? Battlefront, dokładnie. I ja mam mieszane uczucia co do tego. No ale wyszło Star Wars Fallen Order, prawda? Mi szczęka upadła, powiem zupełnie szczerze. Nie wiem jak tobie. Jak oceniasz na to? No to od właśnie KOTORa to nawet bym powiedział, że najlepsza gra z uniwersum. To już tak na te czasy to jest naprawdę super. Jeszcze jest ten gameplay soulsowy. On nie jest taki hardkorowy, ale naleciałości są, więc to też pasuje. Fabuła taka, jak zawsze, telenowela, ja to mówię, Star Warsowa, więc tam jest na miejscu wszystko. I tam powiedzmy, że części składowe, jakby to rozebrać, no to nie są idealne, ale w całość to bym ocenił tak 9 na 10 spokojnie i też jako nagrywanie czy też seria to bardzo mi się dobrze w to grało, także jest nieźle. Czekamy na dwójeczkę, bo podobno się robi. Tak, podobno się robi dwójeczka. Ja oczywiście jestem troszeczkę i mi smutno, że DLC-ki do tego nie wyszły. Aczkolwiek, kurde, stwierdziłem, że być może marnują potencjał, bo jak wiecie wszyscy tutaj, na pewno, bo jesteście fanami obydwaj Star Warsów, był taki serial, jest serial, pierwszy sezon Mandaloriana. Ja zastanawiałem się, czy nie byłoby dobrze odejść troszeczkę od Jedi'a i walki mieczem, a pokazać historię właśnie taką grą takiego Mandalorianina, dobrze mówię? Ale wiesz co, Maurycy? To jest jeden ze skasowanych projektów. O bogowie, nie wiedziałem. Zawstydź mnie teraz. No, to było chyba albo od Visceral Games, albo od jeszcze innego studia i po pierwsze to skasowali, po drugie zamknęli studio, więc super. Nie wiem, czy super, ale bym chciał takim gościem pograć. Przecież oni nie byli tacy biali, oni byli bialoczarni, prawda? No super to by było. I podobno też są przecieki, że ten Jedi też miał być łowcą nagród, ale Disney się nie zgodził na taką grę. No. Tam trudno, takie filmy, gdzie jest krew, gdzie jest erotyka. No. Zawsze wszystko jest takie biało-czarne, albo przesłodzone w jedną stronę. Wszystko zgodne z amerykańskim. Znaczy teraz jest takie grzeczne to uniwersum, no niestety. Tak. No ale no tutaj w wypadku akurat Fallen Order to się sprawdziło. Ja na to też bardzo czekałem. Pamiętam jak grałem w tą grę, to nie wiem, chyba 14 godzin nie odchodziłem od konsoli. No ja, tak, ja też chyba to był rekord w ogóle kanału, to takie kulisy kanału jeszcze powiem. To był rekord wyświetleń dziennych akurat na tej serii, więc taka ciekawostka. Wcale ci się nie dziwię, zwłaszcza, że jesteś fanem tak naprawdę. Zapraszam cię do siebie, ja Koła Millennium mam w domu, wisi u mnie pod... Naprawdę.
To taka ciekawostka. Możemy sobie razem polatać, chłopie. To no, ja będę przełączał w tą nadświetlną. Ja mogę się za Tibakę przebrać, pasuje nawet za rok. A za Tibakę też byłem na cosplayu jednym. Okej, Wojtek, twoje pytanie. Słuchaj, powiedziałeś, że jesteś fanem też Wiedźmina i Star Wars. Tyczy się to także książek? No tak, ale powiem ci bardziej ze Star Warsami to filmy, bo tam zbyt wiele jakichś tam książek, komiksów to nie ruszałem. Wiem, że to bluźnierstwo, ale jednak nie. Bardziej filmy i gry, nie? Tak bym to powiedział. Słuchaj, no to serdecznie ci polecam książki, bo faktycznie jest to olbrzymi cykl. No, tam jest ze 40 chyba parę tomów. I mam to znajomego, który chyba ma wszystko, w ogóle wszystko, co jest związane i co wyszło w książkowej wersji. No i jest też zapalonym czytelnikiem tego. Więc powiem ci, że gdybyście doszli tutaj do porozumienia i zacząłby ci opowiadać, to prawdopodobnie później moglibyśmy zrobić ten opis, że w odległych czasach, w dalekiej galaktyce się obudzisz. No. Ale jeśli byście chcieli kogoś, nie wiem, z YouTube'a, to polecam Bibliotekę Osus, Piotrka. Może się zgodzi na temat Star Warsów, bo on też i czyta, i też tą bibliotekę całą przecież prowadzi. Ja to taki wtręt uczynię tylko, że zawsze Ragnar, jeżeli chodzi o uniwersum Star Wars, skojarzył mi się z takim małym Ewokiem. Nie wiem czemu. No nie wiem, na awatarze nie ma. Prawda? Ale brzmi trochę. Użytkownik opuścił serwer. Czekajcie, co to jest za dźwięk? Co to jest za dźwięk? For a long time. Fantastycznie. Słuchaj, jeździsz często na eventy gamingowe, prawda? No, wiesz co, i to ciekawostka, zaczęło się to właśnie od Battlefronta i Star Warsów. Mój pierwszy właśnie Gamescom, zostałem zaproszony przez elektroników. No, różna jest opinia, ale po prostu przyjąłem, bo chciałem zobaczyć nowe Gwiezdne Wojny. No i to już, kurczę, powiem wam, trzeci Gamescom i ostatnio się spełniło marzenie takie totalne, gamingowe, o którym nawet nie śniłem. E3 w Stanach i na żywo widziałem Keanu Reevesa, tą prezentację Cyberpunka, także nie wiem, co się jeszcze może zdarzyć w tym YouTube'owym życiu, ale to już było coś. Więc... Ale jak to było? Po co dość to się z tym kończył Keanu? Czy przywitaliście się? Nie, ja byłem na tej prezentacji na tym Microsoftie, na tym E3 po prostu. Okej, okay, nie, ja miałem te sceny, także kurde. Szkoda, że nie miałeś okazji zagadać właśnie z nim, bo podobno świetny gość, wiesz? Bardzo taki przyjemny, przyjazny, nigdy nie stroni od tego, żeby z kimś porozmawiać. Właśnie Keanu Reeves jest generalnie moim ulubionym aktorem. Przynajmniej z tego, co słyszałem, jest to naprawdę spoko. Spoko koleś. No, także te duże wydarzenia pewnie nie wrócą już w takiej formie tak szybko, ale ostatnie E3 udało się zaliczyć, także super, się cieszę z tego. I też przy okazji byłem właśnie na Jedi Fallen Order wtedy na tej prezentacji. Bo głównie na to jechałem. Słuchaj, wszyscy ci bardzo zazdrościmy z tego powodu, bo to naprawdę bo to na pewno jest niesamowite przeżycie, żeby uczestniczyć w czymś takim, prawda? W Stanach. No to tu się zgodzę. To jest w ogóle pierwszy raz w Stanach, pierwszy raz taki lot długi. Co prawda tam jest taki jetlag, że to jest nieporozumienie, bo pierwszy dzień trwa jakieś 33 godziny, ale no, jest w porządku, super, przeżyć takie coś. Dobrze, następnym razem będziemy chcieli, żebyś nas zabrał ze sobą. Pamiętaj o nas, zwłaszcza, że mi już się życie kończy. Wojtku, twoje pytanie. Słuchaj, no chciałbym cię podpytać jeszcze o filmy. W takim razie, powiedziałeś, że Gwiezdne Wojny, ale tak dla siebie. Co lubisz na przykład oglądać? Czy są to, powiedzmy, horrory, filmy akcji, science fiction? Czy lubisz na przykład takie jak ja? Bo tu cię troszeczkę chciałbym ukierunkować w tym pytaniu. Ja na przykład jestem praktycznie psychofanem marki Resident Evil i zbieram bardzo dużo rzeczy, które są związane z tą serią. Może kiedyś pokuszę się o nagranie na ten temat oddzielnego filmu. Wszystkie filmy, książki zbieram na ten temat, czy chociażby teraz się zabieram za zbieranie różnego rodzaju figurek. Czy masz, powiedzmy, coś podobnego, że jesteś tak, powiedzmy, pozytywnie zajarany na jakąś markę? Kurczę, na pewno w porównaniu do was, czy tam do innych kolekcjonerów, to jest nic, ale no głównie ten Wiedźmin i Star Wars. Myślę, że bardzo dużo teraz rzeczy takich ciekawych właśnie przez tego YouTube'a się rykoszetem zdobywa, tyle mogę powiedzieć, bo jakieś tam rzeczy właśnie z eventów od różnych firm
no też można dostać, których w ogóle nie ma dostępnych później dla normalnych jakby śmiertelników. No. Mhm. Tak, a jak tak, skończyć się na przykład, ale... no właśnie mi się chodzi o to, że jak skończyć się na przykład już ten Wiedźmin, te Gwiezdne Wojny, to a co tak naprawdę lubisz oglądać lub no, co cię tak jara? Z filmów, powiedzmy gatunki to ja zawsze jakieś kurczę thrillery albo takie jakieś serialowe rzeczy, takie z napięciem, myślę, że nie ukierunkowane, tylko bardziej po gatunku zawsze sobie sprawdzam, żeby było jakieś takie hardkorowe, ale nie w stronę horrorów, bardziej takie klimatyczne. No to kurczę, powiem szczerze, że te Gwiezdne Wojny to w ogóle jest zupełnie inna para koloszy, bo to jest no, taka telenowela, ale uniwersum jest ciekawe, nie? Więc inne filmy w ogóle oglądam niż lubię te uniwersa, to jest... Wiesz, ja na przykład z Gwiezdnych Wojen to miałem bardzo często w ten sposób, że śledziłem sobie YouTube'a albo inne tam portale te filmowe i oglądałem różnego rodzaju historie związane z Gwiezdnymi Wojnami, na przykład najpotężniejsze postacie, albo ta wojna z tą rasą, która przyleciała z jakiejś tam innej galaktyki, bo to już jest rozwijane w tych sagach książkowych, bo nie wiem, czy, nie wiem, czy akurat, nie pamiętam, jak oni się nazywali zupełnie. Miałeś już styczność z tym, czy ominęło ci to? Kurczę, na YouTubie też się dużo właśnie takich ogląda rzeczy, ale nie wiem, co to za rasa by była. Wiesz, bo tam powiedzmy, to było w ten sposób, że naszą galaktykę, tą, w której dzieje się w ogóle cała saga Gwiezdnych Wojen, przyleciała inna zupełnie rasa, która była niesamowicie potężna i była tam konflikt na skalę właśnie galaktyczną. Fajnie jest on przedstawiony. A sama ta rasa porusza się w jakby takich statkach tworzonych z kości i organicznych rzeczy, które generalnie są jakieś tak powiedzmy 10 razy większe od Gwiazdy Śmierci. No więc całkiem fajne i epickie. No to uniwersum jest tak szerokie, że to jest teraz w ogóle to nowe High Republic dopiero się tworzy. No ciekawe co to będzie. Słuchajcie, kolejny temat bardzo ciekawy tak naprawdę, jakim jest streamowanie. Streamowanie jest fajne. Mamy tutaj kontakt zawsze, interakcję z naszymi fanami, z naszymi widzami. Możemy wspólnie gdzieś im odgrywać gry, tak, z nimi, wchodzić w taką pełną imersję. Ale jest to też niezwykle trudne, bo ja na przykład powiem szczerze, może jestem za stary już. Ja nie lubię streamować, bo bardzo ciężko skupić mi się jednocześnie na grze, na rozgrywce i na interakcji z widzami. Powiedz mi, ty masz na to jakiś sposób, bo zobacz, z jednej strony masz grę, na przykład gwinta, tak? No, na gwincie trzeba się skupić, żeby nie popełnić błędu, żeby nie przegrać. Już nie mówię o samej ESI, ale mamy zawsze jakiegoś przeciwnika w tym gwincie, tak? A z drugiej strony cały czas przewijały się pytania. Kolejny fan. Czy ty znalazłeś jakiś pomysł na to, na ten podział uwagi w trakcie? Bo to mnie zawsze zastanawia, jak tutaj youtuberzy odnajdują się w tym. To nie jest łatwe przecież. Wiesz co, nie jest to łatwe. Na pewno czasem tam się nawyków jakiś no nabiera, ale po pierwsze, żeby też nie mieć spiny w tej grze, bo to gwint jest taki bardzo skillowy i też wiadomo, że wszyscy wymagają, a tyle godzin w to grasz i jeszcze nie wygrywasz wszystkiego, nie? No ale tu masz ileś tam set osób, tu jakieś komunikaty, tu coś muzykę przełączasz, tu gadasz z kimś jeszcze, tu jeszcze coś może się dziać wokoło, pięć kotów może latać na głowie, cokolwiek. No i tak naprawdę to jest taka luźna pogadanka, a gra jest zwykle w tle, nie? Albo gramy sobie na luzie i gadamy o w ogóle takich tematach jak teraz i wyobraźcie sobie, że teraz jeszcze gramy w jakąś grę przy okazji na monitorze. Także to jest podzielność uwagi kolosalna, ale no z czasem jakoś to tam idzie, tylko też nie można tak bardzo cisnąć w tą grę, bo i tak się nie skupiłem na 100%, to nie jest realne. Także no, ja wolę takie gry niefabularne, w których ja mogę sobie nawet zostawić tą grę, ona tam sama będzie coś robić. W kartach jest to dobre, że mamy tam minutę na zastanowienie, to też niekiedy karta przeleci, obojętnie co się dzieje, to już tam nie ma znaczenia. Ważna jest ta rozmowa. Niestety, ten kontakt z widzami jest na streamie ważny, a na takim YouTubie no to jest ten content ważny, więc tam zupełnie inaczej to wygląda. A powiedz mi, w tym gwincie masz jakieś osiągnięcia, uczestniczyć w jakichś turniejach? Jak to wygląda? Rozumiem, że nawet w rankach jakoś pewnie występujesz wysoko, skoro tak dużo grałeś. No, wiesz, tam najwyższą rangę to mam co sezon, to nie jest jakiś problem, ale żeby startować na tych oficjalnych turniejach, to tam jest totalna topka. Powiedzmy 8 osób na jeden turniej się dostaje. To jest nieosiągalne dla streamera, którego widzą osoby i on też streamuje i też rozmawia z widzami. To jest praktycznie niemożliwe, bo osoby, które
grają off-stream, no to tam trzaskają po 1000 godzin i cały czas są skupieni, to jest w ogóle inna liga, nie? Ale jakby rangę tą najwyższą, jaką można mieć, to tam zdobywam, ale to jest daleko do bycia pro. Chociaż całą scenę oczywiście tam ogarnią, bo też jeszcze przed tym całą epidemią miał być koniec sezonu, podsumowanie sezonu, największy turniej właśnie Masters. No i też miałem komentować oficjalnie tam ten turniej, więc pojęcie o grze oczywiście, że mam, ale żeby być pro graczem, to daleko. I nawet bym się nie chciał na to zawierać, bo to jest no przy streamowaniu niemożliwe. Nie? No być może kiedyś tutaj z Ragnarem rzucimy ci rękawice i wyzwiemy cię w gwincie na taki szybki pojedynek we trzech. O mój Boże, nie. A gracie w gwinta tego nowego? No, nie, to uwielbiam karty, jestem starym hazardzistą. Słuchajcie, przetraciłem 2 auta, 3 domy oraz 15 żon. O kurde. Ja z kolei gwinta nie znoszę. Ja mogę z tobą zagrać w Magica. Nie, ale powiem wam, najbardziej zabawne jest to, słuchajcie, że jeżeli chodzi o gwinta, to ja zacząłem dopiero grać, jak wyszły Wojny Krwi. I tak niezwykle mi się rozgrywka spodobała, że zacząłem z tego faktycznie gwinta grać pasjami. Strasznie to lubię, słuchajcie. Zawsze gdzieś tam godzinę dziennie sobie poświęcę, tak? Uważam, że jest bardzo wciągający. Tak jak nigdy nie lubiłem jakichś karcianek, tak? A przecież jest dużo... Ja też, co ciekawe. Ja tylko gram ze względu na uniwersum i potem już tak, super jest, no to gram w to, nie? To się zaczęło z Wiedźmina 3, tam była minigierka, a później no Redów proszono, żeby zrobili osobną grę. No, były perypetie ogromne z tym gwintem, to przechodziło przeobrażenia już chyba 10 razy, ale teraz jest dosyć stabilnie, wyszło na mobilkę i na razie jest spoko. No nic, wiesz co, ja nawet chyba zacznę śledzić, jak grasz, wejdę kiedyś na jakiegoś twojego streama i poobserwuję sobie, bo jestem ciekaw twoich i... Wiesz co, jest seria dla nowych graczy. Nie, no to ja w ogóle, słuchajcie, ja tak przy okazji powiem wam szczerze, że ja Konrada tak naprawdę oglądałem, jak on jeszcze był takim raszkującym youtuberem. Naprawdę, spotkałem go, to był 2015 rok. Szukałem sobie różnego rodzaju twórców wtedy i zobaczyłem, jakiś gościu się przebiera, nie? Ja pytam się, sam siebie, Boże, no transwestyta, nie? Żartuję oczywiście. I zaciekawił mnie niezwykle, jeżeli chodzi o ten jego pomysł. To był pomysł naprawdę, jak na tamte czasy, wymagający bardzo dużego dystansu, bo ty masz bardzo dużo dystansu do siebie, prawda? Znaczy, ciężko to mi ocenić, ale wydaje mi się, że musiałbym mieć, bo no nie wiem, nawet założyć ten głupi hełm Vadera i gadać jak Vader, to już trzeba mieć coś, wiecie. Znaczy, jakbym grał o konserwach, to za konserwę też byś się przebrał i myślę, że tak by było. No coś bym musiał wymyślić, nie? No niestety. Chociaż zastanawiałem się, bo wiem, że robiłeś na przykład i Let's Playa z Lara Croft. Dlaczego nie dorobiłeś sobie po prostu? No nie, ja byłem męską wersją. Nie, to przerażające jest. To nie była pełna imersja. Na przykład nie wiem, czy wiesz, Wojtek uwielbia grać kobietami, on zawsze wybiera kobiecą wersję w grze, bo z tego co wiem, lubi patrzeć na kobiece pośladki z trzeciej osoby. Tak, ja nie lubię się patrzeć po prostu na owłosione dupę krasnoluda. No to dlaczego gwinta nie lubisz, nie? Słuchaj, Kondzio, a jakie są w takim razie twoje plany na przyszłość? Wiemy, że czekasz na Cyberpunka, wiemy, że czekasz na Ghost of Tsushima, a nastawiasz się na przykład na te konsole nowej generacji, wiążesz z nimi jakieś nadzieje lub może już zawiodły w jakiś sposób twoje oczekiwania? No wiesz co, bardzo na tą nową generację. Myślę, że będzie co robić, chociaż no, jest teraz ciężki czas, ale podobno nie mają być obsuwy, więc listopad spodziewamy się tej nowej generacji. No i raczej się będzie kupowało, jak jakikolwiek ekskluzyw wyjdzie na PS5 i on będzie tylko na PS5, no to już można się zaopatrzyć, nie, wtedy. I będzie ciekawy oczywiście dla mnie, nie tak w ciemno. No wiążę, tutaj wiążę, szczerze powiem, i też wiążę z nową generacją kart graficznych, bo głównie na PC-cie i tak się gra, no Playka to jest do ekskluzywów, a i tak się siedzi na tym PC-cie. Więc plany na przyszłość to są właśnie te gry, o których mówiłeś, i jest nowa generacja, także to bardzo szybko przeleci tak naprawdę. Nie mam teraz dnia pustego, cały czas coś jest do nagrywania. A jak nie, to są to jeszcze pozostałe gry z PS4, których przez 3 lata mi się tak nazbierało też niezła kupka do ogrania. Ja tak cały czas słyszę Sony, a inne firmy, Sony, Microsoft, no. Nintendo, coś rozważasz? O Microsoft mam na PC-cie i to jest najśmieszniejsze, nie? Więc jeśli się ma mocnego PC-ta, no to tak ciężko nawet tego Xboxa kupować, bo wszystkie gry są na PC-cie, nie? A starsza na przykład Gears of War, lubisz to? No, Gears of War, bardzo lubię. Gears of War, no myślę, że któreś tam z kolei na pewno uniwersum, ale takie growe, no nie sięgałem jakoś bardziej głębiej. Niemniej, no, 5 bardzo mi się podobała.
Byłbyś skłonny na przykład ją nagrać, przebrać się, używasz takiej piły mechanicznej. Ja to zawsze mam tą opaskę Markusa i no i to jest taki charakterystyczny, myślę, że gadżet wystarczający. Bo to nie są, wiadomo, u mnie cosplaye full, takie jak robią profesjonaliści. To jest przy okazji, ale niech nadaje tego klimatu. Bo w większości to się podoba, nie? No, jak komuś się nie podoba, to ja też lubię poczytać te komentarze. Tyle się naczytałem już o sobie, że... A słuchaj, a jak u ciebie jest na przykład z VR-em? Próbowałbyś? A wiesz co, nie, nigdy nie miałem swojego. Na jakichś eventach tylko próbowałem. No nie jestem przekonany, oczywiście to też kosztuje teraz, więc no, na razie bym nie inwestował, nie? Zostawiam. A wy jak tam macie wrażenie? Ja polecam ci niezwykle najnowszego Half-Life'a, naprawdę, bo to jest... No tak, 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 tak. Fantastyczna sprawa, naprawdę. Imersja jest pełna. Chociaż spotykam się z opiniami ludzi, którzy używają VR-u, że czasami jeżeli ktoś na przykład ma problem z zdrowotny, tak, z błędnikiem na przykład, to wytrzymuje VR jakieś 10 do 12 minut, a później musi go zdejmować. Nie jest w stanie tego utrzymać. No jest tak, jest tak. Wiesz, to przy chorobie lokomocyjnej po prostu możesz też tak mieć, bo to jest to odniesienie, że jednak nie poruszasz ciała, ale mózg interpretuje, że się poruszasz i to powoduje szaleństwo dla błędnika. Są różne rodzaje metod stosowanych przez twórców, by omijać ten problem, na przykład to skokowe przechodzenie. W Half-Life'ie na przykład jest możliwość poruszania się skokowego, czyli wiesz, wybierasz sobie punkt, do którego chcesz się przenieść i następnie postać się automatycznie tam teleportuje, tak żeby ograniczyć ci całkowicie tą formę ruchu. Znaczy no Half-Life jest najlepszym teraz, nie, przedstawicielem tego. Bo imersja jest naprawdę bardzo duża. Poza tym gra jest po prostu bardzo dobra. No to jest Half-Life, słuchajcie. No, tak, tak. Szkoda, że nie jest jeszcze taki pełny, ale jest dobry, nie? Ja bym bardzo chciał zobaczyć na przykład właśnie grę, na którą chyba najbardziej bym czekał w historii, to chyba Half-Life 3, ale wątpię, żeby to się okazało kiedykolwiek. No a Maurycyna co najbardziej? Ja czekam, no, ja mam parę tytułów, na które czekam. Wprawdzie mówiłem w ostatnim odcinku o Ogrów, ale są takie, no wiadomo, Ghost of Tsushima to jest w ogóle podstawa. Natomiast ja jestem graczem troszeczkę takim oldschoolowym z racji wieku, wszyscy wiecie. Ja się do 50 zbliżam powolutku, ale bardzo, bardzo czekam na dwa tytuły. Jednym tytułem to jest Desperados 3, o którym już mówiłem, kontynuacja tytułu z 2002 roku, słuchajcie, która bazowała na takim izometrycznym platformie, która była podobnie zrealizowana jak w Commandosie. Commandos, na pewno pamiętacie, jedynka, dwójka, trójka. A ja jestem też przy okazji graczem RPGowym niezwykle, więc czekam bardzo, w sierpniu będzie zresztą i premiera wielka, Westlands 3. Gracze, którzy lubią klimaty postapokalipsy, na pewno wiedzą, o czym mówię. Dwójka była bardzo mocno hypowana i uważam, że wyszła świetnie. Teraz czekamy na trójkę, no i zobaczymy, co nam pokażą. Jest dużo materiałów w tej chwili let's playowych w internecie, gdzie twórcy pokazują, jak ta rozgrywka przebiega. Wygląda to niezwykle smacznie, więc myślę, że w tym będę zakochany. No i jak pozostali, wiadomo, cyberpunk. Mogę powtarzać do przerwy. Ghost of Tsushima i The Last of Us 2, jeżeli chodzi o wątek, jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Chociaż tych tytułów jest, słuchajcie, bardzo, o wiele, wiele więcej. Różnych indyków, które wyszły już teraz, czy wyjdą. Indyki są bardzo fajnymi grami. Polskie studio Yes, Your Grace wydało, nie wiem, czy znacie ten tytuł. Jeżeli nie, to polecam. Czy na przykład ostatnio pokazało się, na początku było we wczesnym dostępie, Iratus Lord of the Dead, to jest takie przeciwieństwo Darkest Dungeon, gdzie gramy złymi. Także no, tych tytułów, które ja ogrywam, jakbyś mojego Steama zobaczył, Konrad, no to tam są setki gier. Byłem ostatnio, mówiłem o tym, że jeżeli chodzi, licząc od lat 80., ja mam w domu 3,5 tysiąca tytułów, słuchajcie. No wariactwo, no, ale co? No, ale to wiesz, no to lata zbierania, tak? Wiesz, to jest kolekcjoner kości. Wiem. Ja jestem zwichrowany na tym punkcie niezwykle, więc mam tego dużo. Ja jestem też komiksiarzem, tych komiksów też mam całą masę. Fanem Star Warsów, ale to już od początku, do 80 roku, kiedy obejrzałem po raz pierwszy, słuchajcie, w naszym kinie Gwiezdne Wojny, a później Imperium kontratakuje po prostu. Imperium oglądałem 30 razy, słuchajcie, w kinach, naprawdę. Kinie, kurczę, ja do kina to na tą trylogię klonów, nie, dopiero się załapałem. Bo tamte to już były 70 któryś, no to niestety. Nie, no w latach 80, słuchajcie, wy nie pamiętacie, bo się wtedy rodziliście, co niektórzy, albo niektórzy po latach 80, tak jak Konrad. No. To takie tytuły jak Wyjście Smoka, czy Imperium kontratakuje, to mierzyło się, że tak powiem, długość naszego penisa tym, kto ile razy na tym filmie był na przykład, tak?
No to wejście smoka trochę się obejrzało, ale to w telewizji, nie w kinie. Tak, byli rekordziści, którzy byli po 100 razy, wyobraźcie sobie, na wejściu smoka na przykład. To taka ciekawostka. Za darmo wpuszczali. Nie za darmo, wchodzili za każdym razem. Zresztą wtedy bardzo było obwarowane, jeżeli chodzi o wiek. Więc jak miałeś 13 lat, przepraszam, 11 i pokazywałeś legitymację uczniowską, to już na ten film od lat 12 cię nie wpuszczono. Bo było od lat 13, od do lat 15 i od lat 18. Taki był podział. To taka ciekawostka. I było to bardzo pilnowane. Doskonale to i pamiętam. Wojtku, twoje pytanie. Wiesz co, ja już nie będę miał kolejnego pytania, bo już wyczerpałem. Poza tym zbliżamy się do naszej magicznej godziny. Ja już bym w takim razie chciał z tobie, Kącio, życzyć jak najlepiej, żebyś miał jeszcze lepsze pomysły na te wszystkie przebrania. Może kiedyś zobaczymy jakiś kobiecy strój. W sumie zaszalejesz. Zrobiłbyś jeszcze większą furorę. Ale... Konrad, czekamy na biust. Nie, absolutnie, ja czekam na biust. Tak, Maciek czeka na biust, on już wiesz, on już się szykuje. Chusteczki na tym, na biurku, on już czeka. Ja z racji tego, słuchajcie, wszystkim widzom tutaj naszym, którzy nas słuchają, którzy nie poznali Konrada, polecam tego chłopaka. Słuchajcie, Koncio jest przede wszystkim, poza tym, że bardzo fajnym lesplayerem, to bardzo pozytywnym gościem, z całą masą pomysłów, jeżeli chodzi o jego community, jeżeli chodzi o jego społeczność. Przychodzą tam fajni, pozytywni ludzie, którzy, z którymi on ma bardzo dobry kontakt, z tego co ja zauważyłem. Warto do niego zaglądać, warto się z nim pośmiać, warto poglądać, jak męczy się w Sekiro na przykład, bo ja widziałem parę let's playów, gdzie on się tam męczył dosyć mocno, bardziej niż Demonidias na przykład, którego pozdrawiamy tutaj. Nie bardziej, Demonidias się bardziej jednak męczył moim zdaniem. I tyle. Również ze swojej strony zapraszam was na kanał Wojtka Kasprzaka Ragnara. Linki są w filmie poniżej do kanałów obydwu panów oraz na kanał Ogrów, nowo powstałego fanpage'u i nowo powstanego kanału, gdzie podcasty, gdzie zapraszamy różnych bardzo ciekawych ludzi z pasją ze świata YouTube'a i nie tylko, możecie i zobaczyć nasze filmy. I na koniec, słuchajcie, no cóż, Konrad, czy może chciałbyś coś jeszcze powiedzieć na do widzenia naszym widzom? Wiesz co, najbardziej mnie zastanawia, że ty mnie odkryłeś w jakimś tam 2015, to już w ogóle jest szacun i dzięki jeszcze raz za zaproszenie, bo to był zaszczyt też was poznać i Ragnara, też oglądałem ciekawostkę Ragnara, chyba od 2013, jak w Dark Souls'y grał, więc fajnie było się chociaż usłyszeć, może kiedyś na żywo zobaczyć. Myślę, że jest to do zrealizowania, tak samo robisz, było mi bardzo miło. W takim razie będziemy już pomalutko kończyć, a byli dzisiaj z nami nasz gość specjalny, Koncio Player. Dzięki bardzo, do następnego może kiedyś, hej hej. Oraz Wojtek Ewok Kasprzak Ragnar. Cześć, makam dzidom. Z tej strony Maurycy Wilk, do zobaczenia w następnym podcaście, cześć. Matuchno, buzię widzę w tym tęczu.